Dzień dobry Państwu, witamy w najgorszym podcaście na świecie, w kolejnym odcinku, tym razem w większym gronie, ponieważ zaprosiliśmy dzisiaj... Kacper Tomas, Halo mówi... Halo mówi Kacper Podcast. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, no i my tutaj stałe duo, czyli z Warszawy Maciej Kordal. Dzień dobry oraz z Wrocławia, pięknego miasta, Dawid Panski na bryl. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym filmie Stevena Spielberga, czyli o filmie Fabelmanowie, Fabelmans, Fabelmans, jakkolwiek chcielibyśmy to przeczytać. Opowieściarze. Tak jest. Przypominamy też, że oprócz YouTube'a można nas słuchać i też oglądać, co ciekawe, na platformie Spotify, na którą serdecznie zapraszamy. To co panowie, zaczynamy? Jedziemy temacik. Jedziemy. To Macieju, proszę o klaps. Na sam początek może zapytamy właśnie Kacpra. Kacprze, co oglądałeś w ostatnim czasie, co u ciebie słychać? To jest nasza taka tradycja na początku odcinka. No, Oglądałem chociażby Avatar'a aczkolwiek yy, wolałbym więcej filmów oglądać, no bo no, trochę wstyd przychodzić na podcast filmowy i mówić, nie, no oglądałem tylko Avatar ostatnio. A co oglądałeś poprzednio? No tak z rok temu jeszcze coś było. Nie, no Avatar oglądałem ostatnio, drugą część. I jak ci się podobał? W jakiej wersji oglądałeś? E, niestety oglądałem tylko w 2D, z napisałem, więc tak ubogo. I feel you. No cóż, yy, Warszawa nie rozpieszcza akurat w tych yy, technologiach, tylko jedno kino. A w sumie chyba, chyba tylko w każdym mieście jest powiedzmy, tylko jedna Kinowa i no, Powinno być więcej. Powinno być więcej. No ale cóż. Um, czy ja wiem? Myślałem, że będzie to lepszy film. Znaczy, jest to dobry film, ale oczekiwałem trochę czegoś więcej, czegoś innego, a w zasadzie to taka historia rodem z szybkich i wściekłych, tylko że wszyscy są na niebiesko i. No i rodzina, rodzina dla rodziny zrobię wszystko. No cóż, no ja, e, jeżeli chodzi o mnie i moją opinię, no to już tutaj rozmawialiśmy z Kasprem, czy znaczy z Dawidem w jednym z odcinków naszego podcastu, ale generalnie też mi się nie podobał, więc e, też oglądałem, tak jak mówię, tak samo jak ty, więc całkowicie tutaj cię rozumiem. A Dawid, co ty tam to ostatnio sobie oglądałeś? Ja ostatnio nadrobiłem ser, serial Belfer na Kanal Plus pierwszy sezon jestem też w połowie drugiego. Um, oczywiście słyszałem już wcześniejsze opinie, czyli to, że pierwszy sezon jest fantastyczny, w drugim się coś psuje. I jak oglądałem też zwiastuny na YouTubie drugiego sezonu, to właśnie widziałem komentarze w których były obawy widzów, i one się sprawdziły. Czyli, że serial wypalił, dali większy budżet, przenieśli do dużego miasta, i już w drugim odcinku następuje gigantyczna strzelanina. Problemy są takie trochę bardziej bumerskie niż, niż w pierwszym sezonie czyli, że o, tutaj w internecie nasze dzieciaki wchodzą do jakichś sekt i tak dalej. No, a pierwszy. Pierwszy sezon bardzo przypominał mi Wzgórze Psów Jakuba Żulczyka, który też pisał scenariusz do całego pierwszego sezonu, więc widać tam pewne, pewne punkty wspólne. Mam nadzieję, że przyda mi się to do, do pracy magisterskiej. No i tak, no właśnie ta skromność w pierwszym sezonie robiła, robiła robotę i to, że cała intryga kryminalna wcale, jak się później okazało, nie musiała kręcić się wokół gangusów, tylko wokół, wokół uczniów, wokół zwykłych ludzi, wokół plotek w małym mieście, w którym osoby dorosłe czy też starsze, które chcą tam spędzić, spędzić swoje życie, nie widzą innego świata poza tym miastem. Więc jeżeli uważa, uważają, że, że mają miasto w kieszeni, to mają w kieszeni cały świat. A tu nagle wystarczy, że przyjedzie jeden uparty nauczyciel z Warszawy i może tam Warszawski. Tak jest. Tak jest, cała Polska nienawidzi Warszawy. Nie, wcale tak nie jest. Maćku, co ty widziałeś? Ja a propos bumerskich problemów, ostatnio sobie w między 31 a 1, 31 grudnia a 1 stycznia sobie obejrzałem, a w zasadzie zbinczowałem cały pierwszy sezon Zbrodni po sąsiedzku. Na, na Disneyu. Nie wiem, czy kojarzycie tutaj taką z produkcję Gomez. Tak. E, I właśnie a propos e, boomerów, to ze Stephen Martinem, właśnie, i z Martinem Shortem. E, tutaj też e, to jest kryminalna intryga. Tutaj widzę, że z, e, ja i ty tutaj, Dawid, po Glass nią cały czas zostaliśmy przy tym, e, przy tym temacie. Ale tutaj e, w Zbrodni Po Sąsiedzku jest jednak bardziej położony na aspekt komediowy, bo. No bo współtwórcą tegoż serialu jest e, rzeczony Steve Martin. I cóż, no jak to w przypadku filmów z udziałem Stevea Martina? Jest tutaj mimo wszystko, że sprawa dotyczy całej zbrod zbrodni, to jest dosyć dużo ciepła, um, trochę wątków rodzinnych, bo ta paczka tej właśnie trójki bohaterów to są trochę ludzie samotni, którzy, których łączy właśnie sprawa zbrodni w budynku, w którym mieszkają. Um, i co? No i bardzo sympatyczne, bardzo, bardzo zabawne, wbrew pozorom. Też taki, czuję się trochę meta, bo oni tutaj robią podcast właśnie pod tytułem Zbrodnie po sąsiedzku, bo są podcasterami, znaczy, bo uwielbiają takie podcasty true crime i sami, sami im się na, nadarza okazja, żeby taki sobie stworzyć. Um, I ja bardzo serdecznie polecam, mówię o pierwszym sezonie. Drugiego jeszcze nie widziałem, ale planuję nadrobić i mam nadzieję, że tutaj podziela się również opinią na temat tego drugiego. I cóż, no, tak jak mówię, jest to dosyć ciepłe, jeżeli chodzi o takie pod względem tego, jak portretowana jest samotność i potrzeba komunikacji z drugim człowiekiem, i przede wszystkim jakiś taki, powiedzmy, quasi rodzinności. Trochę bardziej, e, nie taki brutalny sposób jak w szybkich wyciekach, o, o których tutaj wspominał Kacper, ale tak, mi się, mi się to bardzo podobało i pierwszy sezon polecam bardzo serdecznie. E, dobra, no to co? Chyba możemy już przejść do e, mięsa tego odcinka, do creme de la creme, czyli najnowszego filmu Stevena Spielberga. Nie wiem, który to już z kolei zrobił, w każdym razie tego wszystkiego dużo. Ale jest to tak, jak mówię, najnowszy film, czyli e, opowieściarze, Fablemanowie. I no, tutaj Kacper e, tobie może pierwszemu oddam głos z racji tego, że jesteś naszym gościem, ale spokojnie to nie będzie odpytywanie na jakimś egzaminie o jakieś wszystkie wymień motywy, co się działo w tej scenie w godzinie 50 minut i 30 sekund. Tylko po prostu tak zaczynamy sobie zawsze ogólnie. Jak ci się po prostu podobał ten film? I czy uważasz, że to jest właśnie jak powiedział Maciek, creme de la creme Stevena Spielberga? Chociaż to brzmi trochę. No właśnie, tak nazywałeś creme de la creme jakby normalnie Spielberg już miał się chować, co do trumny. I nie, dziękuję bardzo. Ja już skończyłem robienie mm. filmów. Panowie, zostawiam Wam kino, tylko nie zróbcie sobie krzywdy. Ja w poprzednim odcinku do trumny wpakowałem Harlana Cobena, więc mam nadzieję, że to nie będzie tutaj jakiś yy, stały element, jeżeli chodzi o mnie. Yem... Muszę się z Tobą jednak zgodzić, że to jest creme de la creme Spielberga. Eee, trochę mi się to skojarzyło z takim. Jakby Spielberg zaprosił wszystkie swoje filmy, które dotychczas zrobił, wszystkich swoich bohaterów do jednego filmu. E, poustawiał je trochę jak zabawki, które zresztą też się pojawiają w samym filmie. I no i tak trochę przytulił. Powiedział bardzo fajnie, że jesteście. Jesteście moją rodziną, i w zasadzie to jest. No, tak jak zresztą był promowany ten film, jedna wielka oda do, do, do miłości do kina. I ja jestem całkowicie kupiony tym filmem. Tak jak mo, może to nie jest e, dobre miejsce, żeby się tym chwalić. Nie widziałem jakoś specjalnie dużo filmu Spielberga, ale e, no, są tam wszystkie elementy, które no, jednak kojarzą mi się ze Spielbergiem. E, no to jest to przepiękna, naprawdę no, historia która chwyta za serce, nie jest, jest sentymentalna, ale nie aż tak, żeby przytłoczyła i każdy by miał od razu płakać. I jakie to jest wzruszające? Piękne. Ja, jeśli mogę się wtrącić, to mm, taka Oda do Kina, ale moim skromnym zdaniem, tak dla przeciętnego zjadacza filmowego chleba, że tam, wbrew pozorom, jest bardzo dużo odniesień, ale to nie jest film, który. Mm, bazuje na tych odniesieniach, tylko te odniesienia są jednocześnie takim ważnym elementem tego filmu, ale główny kor, to jednak to są te problemy e, wewnątrz rodziny Fablemanów Manów, i tutaj trochę jest łatwiej się poruszać e, takiemu właśnie widzowi, o którym wspominałem wcześniej więc to wydaje mi się, że jest całkiem dosyć duża sztuka, żeby jakoś te dwa elementy ze sobą fajnie połączyć, bo czasami bywa tak, że, że albo trochę jest mało kina, tak jak w przypadku Belfastu, gdzie to był taki quasi-biograficzny film Keneta Branaga, w którym głównie są te motywy też ponownie z jego rodziną związane, ale jednak te kino to gdzieś tam, nie wiem, on tam chodzi, może w trzech, góra czterech scenach. Co prawda może jakiś widz tutaj mnie poprawi, że jednak tych scen było więcej, ale tak to zapamiętałem. Um, tak samo było w Niewidzialnej Wojnie Patryka Wegi, gdzie, <gdzie> tam się pojawiają nawet autocytaty z 2001 Odyseja Kosmiczna, ale to też te tam filmy były... Um, bardziej tłem, jeżeli chodzi o życie protagonisty. Oczywiście się śmieję, no wiadomo, że tutaj nie będę analizował w całości twórczości Vegi, ale tak, no w każdym razie mi się podoba ta dosyć ładna synergia w tych dwóch elementów. A Dawid, jakie są twoje odczucia? Może ty się z nami nie zgadzasz? Nie, ja też uważam, że film był, film był przepiękny i lał miód na, na serduszko, a później przytulił e, kocykiem 100% jedwab. I chciałem jakoś się odnieść w kontekście innych filmów, właśnie takich autobiograficznych, o których ostatnio mówiliśmy, czyli Hand of God na Netflixie i bardzo w sumie też na Netflixie. To fabelmanowie chyba zaczynają najwcześniej, bo Hand of God, nie pamiętam w którym konkretnie momencie się zaczynało czy jakoś po, po narodzinach, czy było jakoś dużo dzieciństwa ale było dużo takich późnych, nastoletnich, wczesnych, dwudziestoletnich lat. Bardzo już jest o, o podstarzałym reżyserze. Natomiast tutaj są, są same początki. Film zaczyna się też od razu takim mocnym kinowym tąpnięciem, czyli pierwsze wyjście do kina, małego chłopaka, który strasznie to przeżywa. Okazuje się, że chyba nie poszli na ten film, na który, na który rodzice się umówili, że mają iść, i zamiast jakiejś bajki czy filmu bardziej familijnego oglądają film z intrygą kryminalną, w której pociąg taranuje samochód. I ta scena później wywiera piętno na psychice i wyobraźni małego, małego tam, samiego. Potem się, potem się ten pociąg rozpada, w ogóle ci ludzie, takie oczywiście te jakieś, w makiecie widać, że to był zrobiony pociąg, ale dla mhm. takiego dziecka jest widok, widok, że tam ci ludzie w tym pociągu się tak e, miętolą, że czasami wypadają przez okno, to faktycznie mogą być traumatyczne. Tak, tak. No jakoś myślę, że każdy z nas może sobie odnieść to do jakichś swoich własnych przeżyć, bo może zdarzyło się, może nie w kinie, ale w telewizji obejrzeć film, który nie jest przeznaczony dla, dla tak młodej widowni. <laughs> A ktoś z nas może, może takie filmy właśnie widział, które później się jakoś śniły po nocach, do których nie chcieliśmy wracać, albo wracaliśmy właśnie po to, żeby jakoś sobie te. Tę traumę przejść. No w każdym razie tutaj samiemu chcą pomóc w wyjściu z tej traumy, dając mu kolejkę i samochodzik. No ale kiedy on zaczyna się już tym interesować dosyć niezdrowo, czyli robi to w kółko wykoleja, wykoleja pociąg, co też psuje tę zabawkę. Fablemanowie nie narzekają chyba na brak pieniędzy, natomiast może być to na pewno irytujące dla. Dla rodzica, więc później kupują kamerę, no i tak się zaczyna przygoda. Ja mam dwa wątki. Pierwsze to chyba, e, znaczy czy trauma? Ja pamiętam, że to było, że mu się przyśniły te pociągi potem, e, co jest. E, ja bym jeszcze tutaj na propo, a propos początku trochę dłużej pogadał, ale nie chcę tutaj e, się rozgadać znowu, bo jeszcze ten drugi wątek, który mi się tak trochę mniej podobał. To znaczy, tam właśnie, tak jak wspominałeś, było. E, Jakoś zaznaczany, że tej rodzinie się tak dosyć słabo wiedzie finansowo. A właśnie co ciekawe, właśnie zapamiętałeś tak, że jednak nie mają problemu z tym, żeby mieć tam dom własny, żeby dziecku kupować kolejki. Więc, znaczy to tak. w Stanach chyba ogólnie nie jest problem, żeby mieć swój własny dom. Chyba tam jest taka kultura posiadania własnej chałupy w tamtych czasach też może było łatwiej. Ale od samego mm -hmm. początku chyba rozmawiają o tym, że ojciec pracuje w firmie, tam w tej w informatycznej. Więc raczej chyba źle nie było. No w pewnym momencie mówił właśnie, że przepraszam was bardzo, ale ten dom będzie wynajmowany. No niestety. Przez tam jakiś czas. No tak, tak, ale. Mają, używają jednorazowych sztuczców I Jednorazo, jednorazowych tych, e, obrusów. obrusów. Tak, tak, ja całej zestawy. Ale się potem zastanawiałem, bo nie znam się aż tak dobrze na temacie, bo jak była ta pierwsza scena, gdzie oni biorą ten obrus, no to myślę, aha, okej, okay, im się nie przelewa, no to mają jakieś takie jednorazowe obrusy. Ale potem to powtarza się raz jeszcze ten element, i się zastanawiam, czy to nie jakaś jest żydowska tradycja, po prostu. Też o tym myślałem, tak. a to chodziło o to, że, żeby właśnie żona nie zmywała mm -hmm. naczyń, ponieważ ma delikatne dłonie, palce pianistki, gra przecież na, na pianinie. Tak, I właśnie tak. może teraz przejdziemy do, do roli Michelle Williams, bo ona chyba jest jedną obok samego, może jakoś główną postacią, ona też się znajduje na. Na plakacie i na pewno jest jej więcej niż Poladejną na ekranie. Tak, ale to Kacper, może Ty masz jakieś przemyślenia? Już do Michelle Williams, czy jeszcze. Możemy do Michelle Williams potem możemy możemy. Chyba, przejść że chcesz coś jeszcze tak. dodać to do, śmiało. do poprzedniego. Hmm. Może w międzyczasie mi się pewnie przypomni, jak zawsze. Mhm. E... No Michelle Williams jest no, fenomenalna w tym, w tym filmie. E... Jest zarazem, ja przynajmniej miałem takie odczucie, że poznajemy ją jako bardzo ciepłą i troskliwą mamę, która o wszystkim myśli, jest taka bardzo no, obecna w życiu swoich dzieci. Co tak z perspektywy, mi się wydaje, tam lat 50., -tych, 60. -tych, chyba nie, niekoniecznie było jakimś standardem. Była tam mama, był tata, ale oni raczej no, nie spędzali tak bardzo czasu ze swoimi dziećmi, bo powiedzmy byli zajęci jakimiś własnymi dorosłymi zajęciami. A tutaj mamy bardzo ciepłą kobietę, która no, kupuje w końcu swojemu synowi no, kamerę, która staje się w końcu przekleństwem całej rodziny. E, myśli, że tą kamerą jakoś uleczy, no, powiedzmy, traumę samego, a okazuje się, że tylko ją rozbucha i się skończy tak, jak się skończyło. E, po czym po pewnym czasie przeradza się w taką postać, której. Wraz z upływem czasu chyba przestajemy trochę lubić, bo widzimy, że ona nie jest taka naprawdę, jak myśleliśmy, że jest. Wiedzie jakieś podwójne życie, niby jest ze swoim mężem, niby jest dla swoich dzieci. No ale się okazuje, że ma jeszcze kochanka i, i ten kochanek to w ogóle jest przyjaciel rodziny, jak to fajnie można nazwać. Ym... To jest właśnie taki... Taka taki post... przeszywany wujek. <laughs> Dokładnie. W pewnym momencie w ogóle miałem myślenie, a zaraz będzie scena, gdzie on powie samemu, ja jestem twoim ojcem. <laughs> Ty, ale jakby się tak okazało faktycznie, no to no może to byłoby już takie trochę przekombinowane, ale no znowuż, no to jest trochę autobi autobiograficzny film Spielberg'a, więc pewnie tak się nie wydarzyło naprawdę. Dokładnie. Więc No ale z tym z, z wójkiem to, to mi pasuje bardzo do Sefarogena, że mógł być tak. taki żart, właśnie powiedział do Michelle Williams: "O usiądź wujkowi na kolanka". <laughs> <laughs> Dokładnie śmiech Rogana, bo od tak. razu był taki. <gryzanie> I, I właśnie chyba na tym, w tym się kryje cały kunszt i świetna rola Williams, że jednocześnie gra niesamowicie ciepłą osobę, a z drugiej strony osobę, z którą no, no niezbyt chcemy mieć dużo wspólnego. Osobę nieszczerą, niestabilną trochę psychicznie, i nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało źle. Chodzi mi tylko o to, że ona nie dba po prostu o swoje zdrowie. Nie myśli też o tym, żeby jakoś się uporządkować emocjonalnie. Wydaje mi się, że ona głównie myśli o dzieciach przede wszystkim, o, o samim tam, żeby jemu się dobrze wiodło, między innymi. Ja, jeżeli mogę powiedzieć ze swojej strony, to ja miałem na początku tego filmu obawy, że to będzie taka hagiografia trochę. Znaczy, że on y, będzie przedstawiał aż nadto pozytywnym świetle swoją matkę. Tak mogło mi się wydawać przez jakiś pierwsze 30 minut filmu. Poza tym też jak oglądałem Variety robi taki cykl odcinków Actors on Actors, i tam Michelle Williams się wypowiadała i ona mówiła, że, no, że Steven, matka Stevena Spielberg'a to była cudowna kobieta, że ona bardzo często towarzyszyła swojemu synowi między innymi przy premierach swoich filmów. I że on zawsze się ciepło wypowiada o tej swojej matce. I tak mówię, o, o. Jak matka Kaniego Westa. <noise> Zaraz będzie nowy Almodowar, wszystko o mojej matce. Tak, takie oni, o, o, coś tutaj mi, mam red flag, ale właśnie jak się pojawiały już te um, pierwsze takie oznaki um, potencjalnej, potencjalne, bo wtedy jeszcze nie widzieliśmy na 100% zdrady, plus tego, jak ona traktuje samiego przy tym jak go uderzyła dosłownie w plecy, w plery, no to mówię, to teraz zabrzmi tak, że jak matka uderzy swoje dziecko, to och, to jest kompleksowa postać. <śmiech> <śmiech> ale nie. Zła nie. matka. Tak, tak. Zła matka to jest kompleksowa postać. Dobra matka to już nie jest kompleksowa postać. Nie, ale właśnie, że to są e, bardzo dobry balans w odcieniach szarości. Mam e, głęboko wierzę w to, że. E, to Steven Spielberg bardzo z szacunkiem podszedł właśnie do portretu swojej matki i gdyby żyła, bo już nie żyje niestety, to ja na jej miejscu bym bardzo zadowolony z takiego portretu, bo, um, bo jest przede wszystkim najbardziej szczery. O, tak, jest tak. właśnie taki ludzki, bo, <grym> bo no, bądźmy szczerzy, no, bardzo często idealizujemy swoich rodziców, na pewno własne matki i nie widzimy w nich Ludzi, takich w sensie zwyczajnych ludzi, że matka to jest w ogóle właśnie jakaś figura taka: y, matka boska, tak? E, matka polka. Nad, nad osoba praktycznie. No, tak więc tutaj też z perspektywy dorosłego człowieka, który ma swoje przemyślenia, zauważa po prostu już niektóre rzeczy i, i sobie jakoś może tam z nimi radzi, czy też je przedstawia. A też z tym, co wspomnieliście, że największą uwagę chyba na samim skupiała. Zgadzam się z tym, bo ta. on miał jeszcze dwoje rodzeństwa. Dwie, siostry, Dwie siostry, miał, siostry, tak. Dwie siostry, tak. No to ta jedna to przecież... była taka młodsza. No, trzy. trzy, trzy, przepraszam. Trzy siostry. Trzy. Okej. Okay. No to przecież ta jedna to był szatan wcielony. Była też strasznie, strasznie agresywną osobą, która też pewnie jakoś sobie nie radziła z, z własnymi emocjami. Może to jakoś gdzieś tam z domu zostało wyciągnięte. No ich tam portret nie został jakoś bardzo pogłębiony ta starsza siostra później przechodzi do, do Samiego, kiedy ym, kiedy no rodzice się kłócą i chcą się rozjechać w różne strony, a on już jest wtedy jednak wkręcony w filmy, yy, tak, jak, tak jak zapowiedział yy, tak jak zapowiedział ten wujek, który niespodziewanie przyjechał o którym może zaraz pogadamy, ale właśnie a propos tych filmów ja chciałbym wspomnieć yy, scenę, która mi najbardziej w pamięć zapadła jako, że widziałem ten film dłużej przed wami, jakoś w połowie grudnia. Tak więc więcej z ten mógł mi wypaść z głowy, natomiast jedną cały czas, cały czas pamiętam. I to jest moment, w którym oni już właśnie mieszkają w tym nowym domu chyba w San Francisco? W Kalifornii w każdym razie. No gdzieś w Kalifornii w, razie. No, no, to jest. w, Canosa, na w tam razie. To jest tam I, I cała rodzina zaczyna się kłócić i na siebie wrzeszczeć, on siada na schodach. I no jest smutny, ale jak patrzy w lustro, to widzi siebie tam kręcącego, że jakby widzi, że to, co się dzieje w domu, mimo tego, że jakby to przeżywa, bo to jest jego rodzina, to on widzi, że to ma fabularny potencjał. I to jest niesamowite. I takie, no, no wow, jak to zobaczyłem, to po prostu się wszystko we mnie zagotowało, że no to jest właśnie ten, ten dysonans. Zresztą to siostra później do niego też przychodzi, jak on montuje i mówi, że jesteś chyba najbardziej samolubną osobą, że tak. w, w samim jest takie dwie osoby. Jedna, jedna to jest ten prawdziwy Sami, który jest no, członkiem rodziny i przeżywa tragedię, a z drugiej strony jest ten reżyser, który... Steven no, Spielberg. Steven tak. Spielberg po prostu, który nie potrafi się oprzeć myśleniu, no, jakby obrazem, jakby można było to nakręcić, jak wyciągnąć z tego emocje, gdzie jest dramatyzm i jakby... No, Widać chyba tą walkę po prostu w nim, że sam chyba widzi, że z jednej strony to jest okej, okay, bo to nadaje się świetnie na film, a z drugiej strony, no nie, to jest moja rodzina, no nie mogę o nich tak myśleć. Jak dla mnie tutaj ta scena jest przerażająca, bo ona się wiąże z tą, jak jest taka jedna z ważniejszych scen, czyli rozmowa ze swoim... Nie, to był... Kto to był? To był wujek, to był... Czekajcie, brat, Już tak, tak, Maciek, tak, tak, tak. To, by, to był brat y, zmarłej matki Michelle Williams, tak. O, tak. tak to... Wujek Boris. Tak, Wujek Boris, gdzie on tam mówi, że on, w... y, to będzie jak narkotyk, te kino, że może sobie tam wmawiać, że rodzinę będzie kochał i to może być prawda, ale te kino będzie kochał jeszcze bardziej i że w pewnym momencie to się zatraci i wydaje mi się, że tu, to, tutaj są reperkusje tego, co on powiedział. No, bo rzeczywiście mamy taki dosyć brutalny moment dla całej rodziny, a on właśnie tutaj jak przytaczałeś, po prostu bardziej jest pochłonięty tym narkotykiem kina, żeby pomyślał, ale to by fajnie wyglądało w obrazku. Jakby tutaj, jakby tu kamerę ustawić, że najpierw na ojca, potem na matkę, potem na dzieci, które płaczą. No i to też jest nakręcone nie poniekąd jakby no już tak, tak. Przez, właśnie przez reżysera, więc. Tak, więc tak jak mówię, to jest, to jest szczere, się, szczere rozprawienie się trochę z tą miłością, no bo o ile tutaj wspólnie ustaliliśmy, że to faktycznie jest taki list miłosny do kina, tak Steven Spielberg e, tak kocha to kino, tak jak każdy patriota powinien również, jak to się mówi, dostrzegać wady swojego kraju, tak i e, kocha również zalety kina, jak i jego niestety wady. A ty, Kasper, masz jakiś moment z filmu, który tak zapadł ci w pamięć? Mm, najbardziej mi zapadł chyba ten moment to jest na, na samym początku, kiedy Mały Sami ogląda film, e, który nakręcił i trzyma jakby film w swoich dłoniach. E, I mi się to tak skojarzyło z takim. E, to chyba się jakoś pojawia nawet w filmie, że ma, jakby tworzy swój własny świat i ten świat trzyma w swoich dłoniach. I to jest w sumie niesamowite, że. I ten no, główny bohater sam, i sam Spielberg, jest, no, to, to jest takie dorosłe dziecko, które po prostu trzyma ten swój własny mały świat, który sobie tam wytworzył w głowie, później przekłada go na ręce. Na rękach trzyma kamerę i po prostu przekłada to, co ma w głowie, na jakiś obraz, który wszyscy możemy zobaczyć. I to, to było coś niesamowitego, że to z, z jaką pasją i miłością po prostu on patrzy. Na, na, na ruchome obrazki, jak mhm. pociąg rozwala y, samochodzik. I tyle. W ogóle tam jest dużo takich e, Spielbergowskich twarzy. E, Spielberg-Face dla niezaznajomionych, może to wytłumaczę pokrótce. To jest ujęcie Stevena Spielberga, w którym e, widzimy twarz, reakcję postaci e, na coś, przybliżenie na tą twarz i dopiero potem mamy cięcie i. 180 stopni ujęcie w przeciwną stronę, gdzie widzimy, na co patrzy tak naprawdę ta postać. Wydaje mi się, że tutaj takich twarzy reagujących w bardzo nie tyle intensywny sposób, po prostu gdzie widać te emocje jest bardzo często. Mi się z kolei, jakby to powiedzieć, bardzo mi się spodobała tak ta scena, w której Michelle Williams ogląda pierwszy raz ten film, w której Widać naocznie, wręcz, że sami domyślił się, że zdradza swojego ojca, znaczy ojca samego z wujkiem przyszywanym, bo tutaj, tak jak Kacper wspominał, no, on stworzy własny świat tak i też potrafi w jakiś sposób oddziaływać trochę na, na ten świat, znaczy na świat realny, tak to ujmijmy potrafi w jakiś sposób mm, wpłynąć trochę na, na zastaną rzeczywistość, a jednocześnie, yy, jednocześnie to kino w pewnym momencie, właśnie w tym kluczowym momencie bardzo zżywa się z życiorysem, tak, tak masło maślane, yy, głównego bohatera, bo wtedy, wydaje mi się, że to wtedy on postanawia już... Yy, na moment, nazwijmy to, przerwać swoją karierę filmową, dopiero tam po jakimś czasie wraca, jak tam e, jednak przekonuje się o tym, żeby chciał zostać reżyserem. To są chyba cały czas, mówiliście o tych wadach i zaletach filmu, i wydaje mi się, że to jest właśnie ta wada, którą chyba Spielberg zauważył po prostu i wrzucił do swojego filmu: że to jest możliwość y, pokazywania, że na filmie po prostu widzimy pewne rzeczy. Możemy to albo pokazać, albo tego nie pokazać. No i to jest właśnie ta władza, którą posiada reżyser, a później tam operator kamery też, że możemy coś konkretnie pokazać w dany sposób, coś zarejestrować, albo możemy tego po prostu nie pokazywać i pozostawić w strefie domysłów. Mhm, Dokładnie. Tak, bo na przykład właśnie ten film, do którego już wrócił później na, na plaży, no to też. Jak jest wielka plaża, na której jest pełno ludzi, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego, tak? Kto tutaj sobie śmiesznie piwo mm -hmm. rozleje, komu tutaj ptak narobi na głowę, a kto fajnie w siatkę zagra, więc no w momencie, w którym on to rzeczywiście wszystko kręci, to jest cała, cała kumulacja. Potrafi ja. zg y zgloryfikować swojego jednego z potencjalnych antagonistów też pokazać tak. go, już tak opanował, ten, fantastyczny jest ten film ostatni. Ja bym, ja chętnie bym go obejrzał gdzieś w telewizji, gdzieś jakiś, wiesz wiesz, pokroju albo na zajęciach z filmów dokumentalnych na studiach, żeby pokazać e, jak fikcyjna postać zrobiła film umieszczony w ramach filmu. <grym> tak, jak, film w tak, filmie. Film w filmie w ramach filmu, dokładnie. Nie. Najgorsze określenie. <grym> Tak. Z, z takich scen jeszcze co mi zapadły w pamięć, to yy, chciałem o jednej wspomnieć. To jest scena tańca. Michelle Williams na, podczas kampy, camp, jak się mówi po polsku, Kam, camp, camp, campingu, campingu, tak. campingu tak. W, kampingu w lesie. A, kampingu. Yy, I ona zaczyna tańczyć i właśnie sami zaczyna to kręcić i mówią, że nie ma światła. No i zapalają to światło. No i niektórzy zauważają, no, że jednak sukienka jej prześwituje, ale, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby się gapić na y, ciało y, Mici, tylko żeby podziwiać po prostu jej taniec, to jak ona się wkręca w chwilę, ten, ten jakby wybuch tej artystycznej energii, który no, na kogoś, kto nie ma aż tak ar dużych artystycznych aspiracji, artystycznej duszy, no to widzi po prostu coś nieco cringe'owego, nieodpowiedniego, tak jak właśnie siostra. Siostra samiego. Nad, albo jak postać sefarogena, która po prostu zakochuje się jeszcze bardziej w, w kobiecie. Tak, swoją drogą. Ten, to też mi się bardzo podobało, jak sami zrealizował ten film o kampingu, który tam miał pocieszyć matkę. Bo z tych wszystkich, to znaczy, to było fajnym takim immanentnym elementem tej, tej fabuły, tego filmu, że ten, mi się wydaje, że ten film zrealizowany dla matki był najgorszym filmem chyba, jaki zrealizował yy, sami. W tym filmie, ale to będzie dużo film, film i w filmie. Ale tak, tam to widać, że to jest takie po prostu poszatkowane, że to jest jakiś e, filmik, e, jakiś found footage, który coś sobie, z, nie wiem, ojciec z kamerą latał i sobie coś tam ponagrywał, e, jak się dzieci bawią z matką albo nie wiem, jak sobie pije piwo z kolegami. Ale to jednocześnie fajnie rezonuje z tym, jak. E, w, dan jak, w jakim momencie się znajdowała postać samego, że y, Steven Spielberg zadbał o taki detal, żeby to był taki najgorszy film, który zrobił bohater, ponieważ się czuł wtedy w tym momencie najgorzej y, w przeciągu całej fabuły tego filmu. I, I tą... też mu kazano ten film zrobić, to nie tak. był film, na który jakoś miał fajny pomysł, albo może miał pomysł, natomiast chciał go zmontować później, ale ojciec mówi nie, zmontuj to teraz, bo matka jest w żałobie, no to mówi, no już dobra, no okej, okay, no to zrobię, no i to wtedy Wtedy rzeczy nie wychodzą fajnie, jak się komuś każe. Tak, zgadzam się w 100%. Nam no, nikt nie każe kręcić tego podcastu. <głos> <głos> tak. Ja tu ręce mam czyste, tak. Nie jestem tutaj przytwierdzony kajdankami do tego stołu. Ja też potwierdzam, jestem wolny. <głos> <głos> mi jeszcze się podobało. E, tak, może się wtrącam, też nie chcę tutaj. Ale, mi się też podobała pierwsza scena. Która bardzo fajnie ustawia ton i jednocześnie jest bardzo symptomatyczna dla całej kinematografii Spielberga, mianowicie jak oni czekają w kolejce do tego kina, gdzie kamera jest ustawiona w taki sposób, że my widzimy tylko no, głowę, znaczy, powiedzmy, on jest w planie półamerykańskim te jeszcze małe sami, i obok niego stoją rodzice, tylko że ich widać tak jak. O, Jezu, jaka była taka kreskówka w Cartoon Network? W ci... i Jerem. Tak, jak w Tomie no. i Jerrym po prostu, że tylko nie wiem, nie widać ich głów, tylko że ich plecy. I mam na myśli tutaj to, że po pierwsze to zapowiada wątek tej adolescencji, której Spielberg w wielu, w wielu filmach się oddaje, czyli powiedzmy perspektywie dziecięcej. No i to jest dosłownie perspektywa dziecięca, no bo widzimy tylko. Postać dziecka, a rodzice są gdzieś tam powiedzmy, w tle, i oni gadają tam z góry, i on tak się słucha i tak się patrzy. Jak no, oni mówię, opowiadają o tym kinie. I e, drugi temat, czyli to, jak e, zauważyłem, że no, taki filmowiec nie mógł narodzić się w innej rodzinie, bo z jednej strony mamy. Matkę, która jest tak bardziej nastawiona, znaczy oni są w ogóle rodzice na przeciwnych biegunach, gdzie matka jest taka bardziej od uwrażliwiania młodego samego na sztukę, a z kolei jego ojciec, grany przez Pola Dejno jest takim właśnie inżynierem, i on mu tłumaczy, jak w ogóle kino działa, że to jest 24 klatki na sekundę, że to jest iluzja ruchu. I ja myślę, że to jest taki, oczywiście, tam. Młody sami się po jakimś czasie tam dowiaduje, sam sobie przekonuje się o swojej pasji do kina, ale myślę, że to jest ten właśnie pierwszy pstryczek w kierunku tegoż. No i też stary go sprowadza na ziemię w którymś momencie, kiedy sami mówi, że chciałby, że to jest to, co on chce robić, a Tata mówi: słuchaj. No nie, pomątuj sobie to w wolnym czasie, to jest hobby, a idź do roboty, zarówno tak. pieniążki. Na studia medyczne, pójdź, tak. A może byś prawnikiem chciał zostać? Na ale to chyba cały czas tak jednak rezonuje w, w ogóle w, powiedzmy, środowisku artystycznym, że no dobrze, malujesz te sobie obrazy, no ale znajdź sobie jakąś tam pracę. No fajnie, że coś tam rzeźbisz, te gliny i w ogóle ładnie, bardzo fajnie, ale no weź co, nie wiem, do korporacji jakiejś pójdź, zarabię pieniądze. A filmy no to w międzyczasie sobie tam rób coś tam. Fajnie, że masz hobby. O, o tak. <laughs> ale zajmij się czymś porządnym w końcu. I jeszcze mi się podobała taka, ta scena, jak on kręci ten film wojenny, bo o, tak. mi się wydaje, że znaczy, może to jest dosyć daleko idąca teoria, ale tutaj się narodził pomysł na otwarcie szerego wcara Jana, bo tamten sami po prostu biegnie, gdzie e, z tą kamerą trzęsącą się dookoła tych żołnierzy, gdzie tam ta krew się leje, po prostu sztuczna, naturalnie, e, gdzie potem te, e, potem te trupy leżą po prostu i. Ten jeden bohater sam musi przejść, zapłakany oczywiście, gdzie on jak to tłumaczy temu bohaterowi, jak ma zagrać. To ja nie zdziwiłbym się, gdyby Spielberg po prostu tam cisnął taką bekę z tego, dlatego że ten dzieciak go tak dobrze robi, jak on by faktycznie mógł się zachowywać, że to jest przecudowne absolutnie. I wydaję, mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że tam też trochę były te spielbergowskie twarze w tym, w tym filmie wojennym, gdzie właśnie ten bohater idzie tam, powiedzmy, w kierunku kamery i widzimy tą jego twarz, pół zbliżenie, i potem mamy oddalenie po pocięciu i widzimy te, ten stos trupów, między którymi on się musi przemieszczać. Mhm. To. Może się coś przypomniało? Tak, bo teraz ja tutaj się rozgadałem, tak oczywiście jak zwykle. Jeśli nie, to ja chciałbym Was zapytać mm, o moment w filmie, który chyba w recenzjach, z tego co czytałem, najmniej się podobał krytykom filmowym, nie, nie wiem jak fanom, czyli High School Drama. Y ja się cieszę, Zgadzam że to się. był najkrótszy... Zgadzam się. Bardzo się cieszę, tak. że to był bardzo krótki moment i że nie było dużo tego wątku. Mi to śmierdziało takimi jakimiś filmami instruktażowymi, gdzie tam wiemy w podstawówce na godzinie wychowawczej dzisiaj sobie puścimy film o nienawiści w szkole. I to mi, no nie, to ja tak. akurat tak nie mam. Mi się, mi się całkiem mi się całkiem to podobało. W sensie, znaczy Może ja jestem jakimś takim sakerem na, 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 na high school drama, ale... Znaczy nie, żeby... Żeby cały ten wątek szkoły, bo on jest istotny jakby nie patrzeć, te jego um, pierwsze, pierwsze zauroczenie, pierwsza miłość, to jest, to jest bardzo istotne, tylko to jak to zostało tak um, rozpoczęte, trochę mi się właśnie skojarzyło z tego typu filmami, o których wspominałem wcześniej, ale tutaj może Kasper byś może chciał coś dodać jeszcze. Ja się w sumie cieszyłem, że to, tak jak już wspomniałem, to nie było dużo tego wątku, bo po prostu mi to pachniało od samego początku dobrze. On teraz pójdzie do szkoły, będzie gnębiony, e, znajdzie jakąś tam swoją pierwszą miłość, jego główny nemesis przegra, on wyjdzie zwycięsko i będzie żyć ze swoją dziewczyną już zawsze w miłości i szczęściu i w ogóle wszystko będzie jego. E, Ale tak i... się nie stało. No właśnie. I bardzo dobrze, bo. No bo... To po prostu pachniało takim zwykłym, nastoletnim filmem, gdzie my wiemy, na zasadzie jakby reżyser mówił: My wiemy, że wy jesteście w tych szkołach i was gnębią, i w ogóle jest z wam, źle, ale pamiętajcie, wy macie rację, bądźcie silni, a wy zwyciężycie. No. No nie, no. Przyjaźń zwycięży, Dobre uczynki zwyciężą, nienawiść nas pożre i wypluje. Znaczy w pewnym sensie to się tak skończyło, no, że jednak wyszło na jego, ale wyszło w taki sposób. Powiedzmy, naturalny sposób. Nie, że to było naciągane jakoś tam fabularnie. Czy... I w taki dobry sposób wyszło na niego, w sensie to, jak to zaplanował, żeby w, to wyszło na niego, tak jak już wspominałem, żeby pokazać jednego z antagonistów jako półboga w filmie. Tak. No właśnie, pytanie, czy on to planował? Mi się wydaje, że, że nie, że on po prostu tak, tak miał, że tak postanowił film zmontować, że mu to pasowało a no jakby to jak zinterpretujemy film, to już od nas zależy, no i niektórzy tam bili brawo, no a ten osiłek był, no zatkało go. Mi się wydaje, znając Spielberga, że pewnie, po, znaczy i tą postać, że to po prostu ładnie mu w obrazku wyglądało. Pewnie tak, no pewnie gdzieś tam po drodze myślał, że a, zróbmy go takiego, no bo on jest taki umięśniony i w ogóle przystojny i... Ale to była chyba raczej druga myśl, a pierwsza była, że ej, ładnie to wygląda. Ładne słoneczko, ładna plaża, ładny chłopiec i w ogóle będzie to wszystko bardzo ładnie wyglądać. Ja jeszcze się zapytam, co myślicie o cameo najlepiej ocenianym na Filmwebie, czyli David Lynch jako John Ford, ta scena. Strasznie spoilerujące właśnie taki no. król na filmie. Tak, tak. Ja właśnie jak sobie przeglądałem jeszcze zanim ten zanim, um, boże, zanim się zaczął seans, no to tak myślę, oha, czyli tutaj John Ford będzie. No i tak no. sobie czekam, 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 czekam i mówię, aha, idzie do studia, no mówię, a, no to tam go zobaczy. po prostu. A ty nie widziałeś Ojej. Dawid? Nie widziałem, nie, bo ja hmm. właśnie byłem na pokazie przedpremierowym, więc nawet nie wiem, czy był Wrecking jeszcze odpalony na Filmwebie. Nie wiem, no nie przyglądałem się temu wtedy, ale wracając, to co myślicie tutaj? O tej scenie, bo to podobno gdzieś przeczytałem, że to jest jedna z najlepszych scen w historii kina. Nie wiem, czy się zgadzacie z taką dosyć odważną opinią. W zasadzie John Ford-David Lynch tłumaczy, jak ma wyglądać obrazek w filmie. Horyzont nie ma być po środku, bo my tak, tak widzimy, to jest nudne. Góra, jest dół. Cholernie nudne, tak. tak. Albo góra, albo dół wtedy jest interesujące i tak masz robić filmy, co zresztą hmm. na samym w końcu też jest, w pewnym sensie. Tak, to jest fajny smaczek, mm -hmm. jak tam tak, jest tak. to ostatnie ujęcie, gdy... Um, dami... I się ta kamera mm -hmm. przesuwa tak hamsko, czuć, że, że na tym statywie ją poruszyli, że... O, to tak miało nie być. Sobie wyobraziło właśnie Jadusza Kamińskiego, który. No dobra, może Jadusz Kamiski nie stoi bezpośrednio za tą kamerą, tylko jakiś operator, ale nie, dobra słuchaj, weź zmień, zróbmy taki dowcip, że. A, dobra, zakapiliśmy się, zróbmy horyzont tam niżej, wyżej. Tak, że mm. tu się wtedy naradza taki prawdziwy Steven Spielberg, który pewnie właśnie gdyby to nakręcił sami, tak już idziemy bardzo meta, meta, ale to właśnie gdyby nakręcił to wcześniej sami, to by tak wyglądało. Ale Steven już, on już wtedy wiedział, że to kamerę trzeba do góry dać bardziej, żeby to było epicko bardziej wyglądało. Jak on idzie, jeszcze on idzie w kierunku tego tych obok tych gmachów, studia, tak w kierunku zachodzącego słońca. To jest też coś, coś fenomenalnego, a zwłaszcza jak ta scena jest podprowadzona, bo on wie, że się idzie ze spotkać ze swoim idolem. Tam mamy taki długi szwęk, jak są te plakaty, tam diligence, mhm. poszukiwaczek, kto zabił Liberty Vensa. Mamy się napawać tym motywem, tym momentem. Mamy czuć oczekiwanie przede wszystkim na to, że tutaj zobaczymy prawdziwego mistrza. Razem tak, z samim. Razem z samym. A to się okazuje, że nie chcę powiedzieć gbur, ale taki, który no, traktuje go dosyć tak, yy, tak jakby, nie wiem, jakiś kolejny interesari interesariusz do niego przyszedł i takie, wiesz, że chcesz robić filmy, tak? Dzieciaku. No, taki tak, dziad, taki tak. typowy po prostu dziad. N nigdy nie poznawaj swoich idoli. Tak, tak, dokładnie. Natomiast no, tutaj to i tak było jakoś ciepło poprowadzone, w sensie na, sami ma na tyle dużo, miał na tyle dużo optymizmu, że nawet jakby. To słowo zawsze musi paść w podcaście z moich ust. Jakby reżyser powiedział mu, słuchaj, zjedz gówno. To on by powiedział: OK, dobra, dobra, zrobię to. Na pewno to mi pomoże. Dawid, odkryłeś nową metodę aktorską, tak dla reżyserów. Jako, że Ka Kacper studiuje w szkole filmowej, to możesz tego tipa sprzedać jakimś przyszłym studentom reżyserii. Tak. Sprankować. Zanotowane. No nie, nie uważam, żeby ta scena była jakaś fantastyczna, bardzo fajnie, że, że jednak zrobili cameo, że mm, no, na miejscu reżysera siedzi reżyser, jeden z ważniejszych e, e, reżyserów, tak mi się wydaje, kiedykolwiek, na pewno mający swoją renomę i swój tak, tam, autorski jak, sznyt. Jak jest ujęcie tam na jego biurko, gdzieś tam z ptasiej perspektywy, to tam po prawej widać te Oscary cztery, które stoją, to tam dosłownie na krawędzi ekranu, ale widać, że one tam stoją, że to jest właśnie ten uznany wielki reżyser. Mhm. Tak, więc no, no fajna taka przetrzymana scena, właśnie pokazująca, że, no to co już wcześniej powiedziałem, no sami miał yy, bardzo bardzo kocha kino, bardzo chciał go poznać, więc dla niego to, to było ogromnym przeżyciem. Natomiast, no często wielkie, wielkie postaci zawodzą. W, w prawdziwym życiu. A nie zastanawiało was, dlaczego to jest akurat David Lynch? Przecież to mógł być jakikolwiek inny, bardziej znany reżyser klasyk kina. Albo jakiś, nie wiem, jakie są stosunki Davida Lyncha z Stevenem Spielbergiem, ale na przykład jakiś jego przyjaciel jeszcze z okresu nowego Hollywood, czy na przykład Coppola, chociaż Coppola nie przypomina chyba Johna Forda, albo nie wiem, Coppola mógłby zagrać e, samego tak, siebie równie dobrze. Tak, albo albo George Lucas, ale to znowu ten sam case jak w przypadku Copoli. Um, nie wiem, Martin nie Scorsese. Wiem. No nie wiem czy to miało, nie, nie, o nie, Martin, miał czy miał przypominać, ale Martin Scorsese chyba nie wygląda jak taki typowy amerykański postawny pan wielki reżyser, więc wydaje mi się, że um, no powiem jeszcze, że nie mam żadnego tropu. Musiałbym poczytać w jakiś wywiadach, dlaczego Spielberg zdecydował się obsadzić akurat w tej roli Davida Lynch'a. Może sam David Lynch jest fanem Johna Forda, na przykład, i jak się dowiedział, że, że Spielberg planuje taką scenę, to powiedział: O, Steven! Tylko Spielberg mnie. jest fanem Davida Lynch'a. O! Chociaż Może. to są tak kina na dwóch różnych biegunach, znowu powtórzę to z określenia, ale pasuje idealnie. Że to byłoby ciekawa taka synergia jakaś twórcza między tymi dwoma panami. O matko. To byłby ciekawy projekt. Tak, gdyby film, coś powstało. Z film tego... wojenny Davi Stevena Spielberga i Davida Lyncha, albo nie wiem. A Ramstein Ramm, na przykład. Tak, albo Indiana Jones od Stevena Spielberga i Davida Lyncha. Te motywy jakieś nadnaturalne, że. Indiana Jones, nie wiem, szkoda, jakiś zapętlony dzień, albo widzi jakieś części ciała. Dekapi dekapitacja jakiś widzi na tych starożytnych świątyniach. Ale, maja... musiałby, ale na koniec musiałby się obudzić. Tak, tak. I że to był tylko sen, tak. Nie ja w ogóle też zacząłem zastanawiać, czy John Ford nosił tą opaskę, no ale przyjąłem, że no, powiedzmy, że nosił tą opaskę na oko. Ale przez myśl mi przeleciało, że. Sorry, jestem wielkim fanem Twin Peaks. Jest tam postać, która nosi opaskę i tak zacząłem to interpretować pod kątem Twin Peaks. Oh, Czy... okay. Ja Twin Fajne. Peaks nie widziałem, powiem szczerze. Niestety. Ale wychodzę z założenia, że nie da się obejrzeć wszystkich filmów. Ale to na pewno jest coś, co bym bardzo chciał kiedyś nadrobić. Nie wiem. Nie wiem. Ale jak im dłużej zaczynasz, Kacper, o tym mówić, to... Widzę tutaj jeszcze więcej, paradoksalnie jeszcze więcej drzwi się otwiera do, tego, do tej decyzji, dlaczego tak się akurat stało. Zarzuciłem znaczy, się drzwi do czarnej chaty. Tak. <laughs> Zarzuciłem znaczy, trochę tą interpretację, bo postać w Twin Peaks jest tak interpretowana, że widzi świat jakby tylko z jednej perspektywy. A no, nie sądzę, żeby Forda można było tak interpretować, że to jest reżyser, który widzi świat jednowymiarowo. Ja też dodam od siebie, że ja nie mam pojęcia, jak wygląda John Ford. Nie, 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 nie zapamiętałem jego zdjęcia, więc nie wiem, czy akurat Lynch pasował fizycznie do tej roli. Teorii jest wiele, tak. W następnym okay. odcinku się dowiemy. Tak, jak, jak zrobimy jakiś może większy research, tak, dlaczego tak się wydarzyło. Dobrze, czy macie jeszcze jakieś inne wątki, które byście chcieli poruszyć? Mnie się bardzo podobało, tak. że przez cały film mamy w sumie, Pokazywane trochę sztukę filmową od takich technicznych rzeczy. Na początku ten ojciec tłumaczy, jak działa kino. Później mamy właśnie tą rozmowę, o której wspomniałeś Maćku, samiego z tym aktorem i tłumaczy sami, jak masz się zachowywać, żeby konkretne emocje wywołać w danym aktorze. No mamy ten montaż, który przewija się cały czas. jak no Mamy po prostu pokazany, jak montować, żeby to miało sens, albo jak zrobić na filmie. Yy, wystrzały tak, bez wystrzałów. Tak. To, to ja sam się nawet złapałem za głowę, jak yy, sami wyjawił, jak to zrobił. I to nawet było jakoś podprowadzone tak, że on jakoś oglądał ten film i mu się tak mówił: nie, nie podoba mi się to, jak tak, pierwsza wersja, ale zaczął tak klikać, pyk, pyk, pyk. I ja nie w ogóle za pierwszym razem nie skumałem się. Tutaj mnie Spielberg koncertowo nabrał. Że, że już wtedy przy tym geście zrodził mu się właśnie ten pomysł, żeby tutaj te. E, no, żeby po prostu podziurawić, tak? To było chyba podziurawienie bo a, tak. tej taśmy, tak? Ja w ogóle myślałem, że to jest osobny wątek, bo później był koncert tej matki, i w ogóle myślę, że to jest, dobra, montował ten film, jakoś będzie ten film, a później ona przedziurawiła tą, te, te nuty obcasem I on tak patrzy na tą dziurę, takie, aha! A to jeszcze, no tak, faktycznie tak hmm. było. Tak. Takie, o, tu jest światło, a tu nie ma, a tu jest mm -hmm. światło. Takie, kurcze. Faktycznie geniusz. Tak, tak. Geniusz, Gen geniusz. Steven Spielberg nigdy nie zrobił złego filmu. On robi same najlepsze. Oprócz on... tego z biwaków. To był jego jedyny najgorszy film, ale to było przez emocje. No. Smutny był po prostu. Jak to robił. Tak jak kiedyś e, James Cameron jak w Odchłani ten e, przepracowywał rozwód z tą, z Catherine Bigelow i tam jakieś postacie umieścił bohatera i bohaterkę, którzy muszą działać, mimo tego, że się tam już nienawidzą, bo się rozwodzą ze sobą i był wrzodem na dupie, podobno o. James Cameron jak to kręcił, ale to taka e, dygresja o innym, innym reżyserze. Tak, wracając tutaj do tej filmowej kuchni, to mi się podobało, jak tam on, kolejne te jakieś, te stoły montażowe, znaczy te stoły, te takie urządzenia do montażu mi się najbardziej podobały, gdzie on tam precyzyjnie nakleja tutaj te taśmy na brzegi stołu, które tam symbolizują, ok, to jest ta sekwencja ujęć w takim, takim tematyce, tu jest sekwencja o takiej tematyce. Jak on to, to wszystko łączy? Ja się zastanawiam, jak, jak on po pierwsze sam to, tego aktora, jakby nie patrzeć jeszcze dziecko, nauczył to robić, żeby tam to jakimś staromodnym sprzętem montować i tam kleić. Sam bym nie wiedział, jak to robić, ale zakładam, że za, zarówno Stevenowi sprawiało to wielką frajdę, jak on uczył tego chłopaka, jak to się robi, plus i mi sprawiało wielką frajdę, jak widziałem właśnie takie. Mm, takie um, działania nazwijmy to na wielkim ekranie. Mnie to się od razu skojarzyło z zajęć z filmówki, gdzie wykładowcy, którzy pracowali też wcześniej na taśmach mówili to powtarzali na wiecie państwo. Teraz to macie wygodnie, teraz macie pliki na komputerze wrzucacie w program. Kiedyś to było, Kiedyś Kiedyś to to było. było. właśnie się kleiło i to było strasznie dużo roboty. A teraz to wszystko tak wygodne, dobra. Idziemy na następny temat. A za dwa tygodnie kolokwium. Tak, tak. Kolokwium z cięcia taśmy filmowej. <grym> Jeszcze y, mi zwróciło uwagę, nie wiem co myślicie o takim zabiegu, jak y, zanim y, pojawił się sam film. Może zastanawiam się, czy to było w jakichś wyjątkowych seansach, chociaż znając Spielberga, pewnie to było we wszystkich, że on się sam tam pojawia na początku. Mhm. Gdzie tam ze swo... Nie wiem, czy Dawid ty miałeś, tak? Nie zwróciłem uwagi. Spielberg robi przemowę przed, yy, tą, przed pokazem filmu. Nie, Dawid nie robi teraz wielkie oczy. Kacper nie widzi, ale Dawid robi. No tak, no to. Tak, on siedzi sobie na krzesełku i tak. mówi: dzień dobry, nazywam się Steven tak. Spielberg, i za chwilę obejrzycie mój film. Tak, wow. to jest film autobiograficzny, zobaczycie moją rodzinę. Pokazuje to moją miłość do kina i bardzo się cieszę, że zobaczyliście to na wielkim ekranie, bo doświadczenie będzie w opór zajebiste dzięki temu. I bardzo dziękuję za to, że, że się wybraliśmy tak? i tak jak podkreślał, że to jest osobisty jego film. Tu muszę jeszcze raz to obejrzeć. Nie było tego, to jest super. No tak super mówicie. właśnie I tak, się, i tak właśnie to jest takie cozy, że on sobie siedzi w domku. Jeszcze brakuje, żeby jakiś kominek tam z tyłu za nim był. Tak, jakiś, jakaś tam, tak. jego pokój, jakaś kanapa tak, tam stoi, tak. okno, tam zasłony są i w ogóle tak cieplutko. I Byle nie, to... nie czarna kanapa. I e, e, jeszcze, jak nie wiem, kieliszkiem wina by tam opowiadał, że a, zrobiłem taki film. I się... Ale to abstrahując od mojej takiej delikatnej szydery, to mi się to bardzo podobało. Ja bym chciał, żeby tak wszyscy reżyserzy podchodzili do tego, że tak jak masz tam tą legalną kulturę w Polsce, czy tam aktorzy, mm. czy tam jak ci ludzie kina się powiadają, a żeby tak reżyser powiedział, stary, bo, bądź stara. Fajnie, że oglądasz mój film. Ja się napracowałem nad tym. Fajnie, że w kinie przyszedłeś, że trochę dałeś mi pieniążków. <laughs> nie no, żartuję z tym ostatnim, ale no, po prostu to jest takie, od razu wprowadza w taki dosyć ciepły i, i miły nastrój i y, polecam to innym filmowcom. Oczywiście już Kenneth Branagh chyba nie zrealizuje drugiego autobiograficznego filmu, tak jak... Y, nie mów nie. Może będzie Belfast 2, albo nie wiem. No tak, jeszcze Belfast. To Belfast był jeszcze wcześniej niż Fabelmanowie trochę, albo w podobnym momencie jak początek Fabelmanów, w sensie wieku bohatera. Tak, albo nie wiem, Roma 2 chyba też nie powstanie. Daleko od Belfastu będzie. Tak. Dublin. Albo szkoła filmowa w Londynie. Dobra, panowie, Aha. jakieś finałowe przemyślenia? Jeszcze coś? Właśnie, Kasper, jeszcze coś potencjalnie masz ciekawego? Hmm. Chciałbyś coś jeszcze omówić? Spotkałem się z, takim, z taką, takim fragmentem jakiejś recenzji, że w związku z tym, że Spielberg miał taką no, rozpadającą się rodzinę, on z tych swoich filmów i ich bohaterów zrobił sobie taką drugą rodzinę, która go całkowicie akceptuje, no bo jakby nie akceptowała, stworzył ich. I chyba tu się przejawia właśnie ta miłość, że stworzył sobie jakby tą drugą rodzinę, która jest Całkowicie no, wypływa z je, jego miłości do kina. Hmm, no. To poruszające. <laughs> Szczerze. <laughs> Gdzie są chusteczki? <laughs> Nie, no, żartuję. Znaczy, no, ja się zgadzam w stu procentach. To trochę się łączy z tym właśnie wątkiem tego, tego trochę niejako zatracenia się w tym i tym takim narkotycznym. Narkotycznym uwielbieniu dla kina, gdzie tutaj, tak jak wspominałeś, pewnie e, tak jakby. Jeszcze dobrze rozumiem, oczywiście, tak, jakby sam tworzył. To, że sam tworzy obrazy, to też na przykład, jakieś. E, to, że on sam to kontroluje, to też sobie może sam tworzyć. E, jakby to ująć? Kino jest dla niego. Matką i ojcem, o, i że on y, rów, tak. równie ciepło odnosi się y, do dziesiątej muzy. Tak. Znaczy, ja bym to bardziej traktował jako, że to są jego dzieci po prostu. On, jak taki ojciec zbiera te wszystkie swoje dzieci i jesteście cudowny, bo ja was zrobiłem, matko, jednak to zabrzmiało. <laughs> po prostu mamy tyle materiałów na szorców, to... <laughs> że to się w głowie nie mieści. Dobrze, no to ja od siebie chyba nie mam jeszcze nic do dodania, nie wiem jak Dawid. E, no ja chciałem brawo tak, bić Gabrielowi Labelowi który zagrał właśnie samego, bo z tego co patrzyłem to wcześniej miał jakieś chyba trzecioplanowe role w jakichś serialach czy, czy w Predatorze. A no tutaj główna rola i myślę, że poradził sobie super. Ma no próbować. ja myślę, że tutaj on też jest trochę podobny z twarzy do Spielberga. Oczywiście no teraz Spielberg to trochę już tych zmarszczek ma i siwych włosów, ale wydaje mi się, że tutaj e, faktycznie, no co jak co, ale jeżeli jakby on nie posiedział nad castingiem do kogoś, kto ma grać jego samego, to, to nie uwierzę w coś takiego. Gdzieś widziałem zestawienie jego zdjęć, jak tam, nie wiem, z 30 czy 40 lat i zestawienie później z tym samym, z tym aktorem, e, no to rzeczywiście są dosyć podobne. Ta szczególnie na, na czoło. Sama też Michelle Williams, która gra mitzi w granicji Fableman, widziałem te zdjęcie jego matki właśnie na, na jakiejś premierze filmu Spielberga. No to też tam widzę nieuderzające, ale podobieństwo na pewno. Dobrze, no to w takim razie może jakieś ostatnie przemyślenia. I tutaj Kacper, jakaś ocena, bo my, no, lubimy sobie tam dawać gwiazdeczki w skali od 1 do 10, więc co byś powiedział Dawid, żebyśmy uhonorowali naszego gościa, że tutaj by zaczął od swojej oceny i jakiegoś uzasadnienia, jeśli oczywiście chce. Prosimy. Hmm. Chyba pozostanę jednak przy takiej ocenie, jak dałem kilka dni temu. No 9 na 10. Moim zdaniem. To jest wielkie, chwytające za serce, i no cudowne. I jeszcze dodatkowo, że jest dowcipem, i że Spielberg jakby śmieje, sam, śmieje się sam z siebie, i z tych wszystkich filmów, które zrobił, i ze swojego życia też trochę. Ja od siebie mogę dodać, że tu zgadzamy się w 100%. procentach. Kolejny film, któremu ja daję 9 na 10 razem z Glass Onion, który był w poprzednim odcinku, jest teraz mam jeszcze większą zagwozdkę co do topów ubiegłego roku, bo mi tutaj przede wszystkim podoba ta szczerość Spielberga, że nie owija on za przeproszenie w bawełnę, zarówno jeżeli chodzi o portretowanie swojej rodziny, zwłaszcza matki i także tego meta aspektu, czyli kina. Jak on, tutaj już wielokrotnie pojawiało się ten pęd narkotyczny do tego, jak kino oddziaływuje na niego samego. I tak jak mówię, ten perfekcyjny balans między dostrzeganiem zalet, wręcz uwielbieniem dziesiątej muzy, ale też tego, jak sam Spielberg nie boi się pokazywać, jak w pewnym momencie aż za bardzo się trochę w tym zatracił ale też jednocześnie dostaje takie życiowe katarsis. A ja powiem wam tak, panowie, życie to nie film. Oj tam. Ja daję 8,5. Po wyjściu miałem tak, no nie no, rozpłynąłem się nad tym filmem, ale jakoś tak właśnie nie wiem, czego, czego mi tam brakowało. Ale jeszcze z tym życie to nie film. To, to było dosyć zabawne, ponieważ jak wyszedłem z kina, to we Wrocławiu spadł śnieg którego w zeszłym roku na przykład nie widziałem. Wrocław jest jednym z najcieplejszych miejsc w Polsce, więc tutaj o śnieg było ciężko i wtedy spadł śnieg i tramwaj przyjechał na czas, słuchajcie. To więc był znak. Ogóle... To. Bezwypadkowo jeszcze we Wrocławiu. Tak, tak, Daj, ja... więc no, to była po prostu magiczna filmowa chwila po wyjściu z Fabelmanów. No naprawdę kompletny, complete experience. Ja słyszałem, że te składy się odpinają w tramwajach wrocławskich podobno, więc tym... Nie... Tym, mm -hmm. nie no przy, przy Arkadach tak? być może, jak skręca w lewo, to zostaje jeden skład, który jedzie prosto. A, to tak. tak. <noise> o, to tak. Bujda, nieprawda. Pozdrawiamy wrocławskie tramwaje. Tak, przyjedźcie, to się przekonacie. Tak, tak. Nie, nie, zero spekulacji. Um, ja jeszcze dodam od siebie, że ta ocena jest mimo tych wad, o których wspominałem, w sensie tutaj jak z Kacrem się nie zgadzaliśmy co do, znaczy zgadzaliśmy się co do tego, że nie podobało nam się początek tej teen dramy, no i mm, o czym to jeszcze mówiłem a propos wad, to mi chyba tak najbardziej utkwiło w pamięć, a i te mm, dosyć pozorna bieda na początku tej rodziny Fablemanów to trochę mi się gryzło. Oczywiście nie mówię, żeby oni tam mieli jedną kromkę chleba na całą rodzinę. I ryska dzielili, tak w tak. czy gdzieś tam. Tylko no, po prostu no, trochę mi się to gryzło. No ale to są moje własne y, przeczucia i opinie. Ja od siebie jeszcze dodam, że mnie bardzo bawiło, nie wspomnieliśmy o tej postaci, o dziewczynie y, licealnej A, tak. Spielberga, czyli, czyli uduchowionej chrześcijance która chciała, żeby e, wszedł w samiego Jezus, a sami wszedł w nią. No cóż, no ale to taki jest trochę comic relief i taki trochę balans do tego, co oglądaliśmy wcześniej, że tu mamy antysemitów, a to jest ciężko powiedzieć, bo ona wydaje się, że jest zafascynowana samim tylko dlatego, że jest z Żydem. To... Może jest pokrewniony z Jezusem. No. Że do filka. Że do filka. Yy. Ale dziękujmy jej, ponieważ y, gdyby nie ona i, i, i sprzęt jej ojca, to sami Steven nie, nie wróciłby może do robienia filmów. Może dlatego umieścił właśnie tą postać też mm -hmm. przy okazji. Dzięki no, Jezusowi też. No tak. No, Jezus jest no, bardzo istotny. The Lord. I dzięki y, Mici też by Spielberga nie było więc dlatego też tam się pojawia bardzo często i taką znaczącą rolę odgrywa. Tak jest Isef Frogen, wujek wszyscy dziękujemy <gryw> wszystkim e, ludziom z życia Stevena Spielberga. Dziękujemy, że byliście, ukształtowali go takim jakim jest teraz. Tak, to wasza e, kooperatywa tutaj sprawiła, że że dostaliśmy takie filmy, a nie inne. No dobrze, no to myślę, że już temat w 100% wyczerpany. Nasz realizator nie chyba się nie pogniewa, bo myślę, że się prawie że wyrobiliśmy w godzinkę. Więc nie pozostaje nic innego, jak podziękować naszemu serdecznemu znamienitowemu, znamieni, e, tak, znamienitemu znamienitemu kościowi. Podziękować tobie, Dawid e, również i wam tutaj wszystkim zebranym za wspaniałą rozmowę. I zaprosić na kolejny odcinek podcastu, najgorszy podcast na świecie. Tak jest i już tutaj zespoilerujemy, że następny odcinek to być może podsumowanie roku, tak jak też mówiliśmy, jak zajawiałem w poprzednim odcinku i odwiedzę studio w Warszawie, więc będziemy ponownie siedzieć z Maćkiem naprzeciwko siebie, tak jak teraz siedzi z Kacperem. Mam. I ponownie przypominam e, o tym, że można nas też słuchać na Spotify. Także jak nie macie YouTube Premium, to możecie nas sobie włączyć na aplikac w aplikacji Spotify, zablokować telefon, gotować no tak. obiadek jechać samochodem. Jak, wszystko. Robić. Jak dla mnie wspaniała korzyść. Ja tylko tak słucham podcast. No to w takim razie zbieramy manatki i mówimy wam wszystkim. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tego podcastu i. Do usłyszenia i do zobaczenia. Papa. Pa. Dzięki bardzo. Zajonare. Siemano.